ostatnio wam mówiłem, że Papa Smurf w dziwnej czapce będzie testował BMW jakieś. Jako że ekipa się zjechała na trening, tym już jeździliśmy. Dziś pojeździmy tym. Niby zwykły dwulitrowy diesel, ale... 200-konny, jak się okazuje. 210-konny. Tylko na tylną ośkę napędzany. Zawieszanie całe w performance. Cokolwiek to znaczy. Hamulce zmienione oczywiście przy tej mocy. Zabrałem z sobą, bo to mamy kwiecień, wiecie, piździa w Kielcach. Zabrałem rękawice typu skóra. Jednak okazuje się, że to niepotrzebne, bo jest grzana kierownica. Także wiecie, o co chodzi. A jak nie wiecie, o co chodzi, to chodzi o markę BMW. Chodźmy, skosztujemy tego przysmaku. Czym to się w ogóle je? Ja, nie działa. Ty. Działa. Tyle guzików, że... O dziwo, szyba w prądzie. O dziwo, fotel, wiadomo, o co chodzi. Jakoś tak tu płasko. Duszno. Czuję się jak na niemieckim placu. Przegrzebałem w kilku takich, ale nie wiem, jaka tam pod maską była tematyka. Auto jest... Jest zgrabne, muszę powiedzieć. Kółko tu ze 20 cala, jak widzę. Ile? No tak. Nie wiem, czy ta opona jest bardzo wysoka, czy średnio wysoka. Natomiast wiem jedno, że będzie sztywno. Sztywno jak picie murzyna. Próbujemy. Ja pierdykam. Siedzimy aktualnie na podłodze. Piękna kiera z łopatkami. Mam tu guzik, który mówi o tym, że bez macanki, czyli co? Rosjanina Wiktora. Rosjanin. Klucze do gaci. Telewizor taki. O, asystent pasa ruchu jakiś być może. Czy to w ogóle ma sens? O, co ja tam na szybie widzę? Fajne. Taka szyba to ze 300 zł może kosztować, jakby się w razie rozpękła. Fajne rzeczy. Zwolnij, hamulec postojowy. Gdzie jedziesz, Łosiu? Pytanie. Gdzie zamontowano hamulec po... Zwykły ręczny. Szukałem, wiecie... Aż mnie zmyliło. Ale normal. Zwolniłem, a no tak. Zapnij pas, zapnę pas. I dowiem się, o co chodzi z taką BMW-czką. Zgrabną, z guziczkami. To co, w miasto. A ja tu sztywność kierownicy. Chlas, guziki. Mówcie do mnie, lordzie. Lordzie Papo Smurfie. Silnik szemrze. Taki M-pakiet. Czy bardziej M-power. No może, że, może w M-pakiecie jest fajnie. A sztywny, a fajny, a trzyma się, drogi. Ledwie 6 poduszek. Bardzo mnie to dziwi. Ale nie jakoś kosmicznie. Board komputer. Dobra, posprawdzajmy. 7,6 litra na 100. Naprawdę? Nic ino brać. Bryka będzie do sprzedania w lipcu, Piotruś mówi. Ej, miałem nie mówić imion. Stefan mówi, że w lipcu do sprzedania będzie bryka. Także już niebawem. Niebawem, czyli niedługo. Kultura pracy wysoka. Nie chcę go deptać, bo jest zimny. Dajmy się mu swoić z otoczeniem. A tu ładna, czekajcie, rzecz stoi.
To niebieskie takie. Te FSI, podobno silniki bardzo lubiane. Żarcik, żarcik. BMW fajna. Jakby nie kosztowała ponad stówkę, to by mnie może i na felgi było stać. Jak to mówią zawodowcy, nic nie stuka, nic nie puka kierowniku. Czyli czy ma sens, czy ma sens? Dobra, dajmy czapę. Popatrzmy w 3D, o co tu chodzi. No bo nie, jeszcze prosto muszę. Może być jakieś uszczerbknięte. Takie auto musi być w stanie perfekcyjnym. Nie znam się na samochodach w ogóle, ale lubię macać, oglądać, grzebać, kopać w opony. Jak każdy, znaczy prawie każdy, bo część, jak się okazuje, kupujących, sprzedających, jakby nie ma zacięcia. A ja tam lubię i kropka. Pójdźmy Forda, bo co? Pójdźmy Renaulta. Lanosa jeszcze jak wydarł. Wczoraj jeden laweciarz, jak wracaliśmy stamtąd, ale poszła bokiem. Daliśmy 150, a pan laweciarz nie szło go złapać. Dwa auta wiózł. Uwaga, pieszy. Proszę, pieszy. Spoko, ja tutaj tym samochodem zagranicznym to na Niemca wyglądam. Przebieg 130 tysięcy. Auto jest cały czas serwisowane. Z tego co wiem, właściciela zajebista kierownica jest, ależ piękny. W autoryzowanym serwisie, nie u pana Polka w stodole, bo stówę taniej. Zawieszenie performance, co to znaczy, powiedzcie mi? Nie chcę Piotrka pytać. Tempomat, bardzo dobrze. Pan pierwszy, proszę bardzo. Pierwszego puszczamy, bo co? Bo ma zawsze pierwszeństwo. Nie trzeba przebiegać, spokojnie. Ten potrul go tak wygląda, nie? Mogłem wziąć kasę, bym poszedł do Lidla. No, kiera jest zacna. Niczym alufelga na... Proszę. Jestem Olofelga na berlińskim placu, bardzo serdecznie. A chudo? Aby co zjeść? Napędzacz. Jak ktoś ma wolną stówkę, to 13 rok można wypulić. Przy czym przypominam, że BMW-czki, trójeczki, zwyklaczki w 15 roku kosztują 14 koła euro u Niemca. Zwykłe dwulitróweczki. Ale które oczywiście można sobie podciągnąć do 1 300 000 koni. Ale jako, że ja się na autach nie znam totalnie, to nie wsłuchajcie się to, co ja gadam. Skórka taka jest, wiecie, jak to BMW. Siedzonka grzane, wiadomo. Sport, a Eco Pros, a o. Zaraz obok napisu, czekajcie. Zaraz obok guzika z napisem Sport, wyłączenie kontroli trakcji, żeby było blisko. Napęd na tylną ośkę mówi o tym, że dupskiem będzie za... Jezu, jak 5 cento posło. 6 cento. Dupa może zarzucać. Juhu! Przepraszam. Tak mi jakoś poniosło na odcinku 200 metrów. Wyprzedziłem pandę. Jestem dumny z tego powodu. Przepraszam kierowcę w pandzie, że pojechałem z 8 dych na blacie mając. Nie wiem, czy to jest w ogóle istotne dla sprawy, ale auto jest fajne. Jak ktoś marzy, mam namiar na pana Piotra, gdyż jest regularnym uczestnikiem zajęć ruchowych na naszej, że tak się wyrażę, firmie. W Peugeotie ten hud, wyświetlacz tak zwany przyzierny, taki plastik się wysuwał i też na nim były te bajery, natomiast
tu się odbija na szybie, czy to jest w szybie? Dajcie mi teraz spojrzeć, teraz tam sobie zerknę okiem naszego teleskopu kamerowego. 2 miliony, czyli RMF to będzie. Auto jest w zawiasie sztywne poprawnie, nie jest sztywne jak taczki od sąsiada. No i tyle. Popatrzmy sobie jeszcze na światło. Domniemuję, że są zwykłe H4, no faktycznie H4. A widziałeś. No i dobrze. Skręty kierką. Samo się nie skręci. Dziękuję. Panie wyświetlaczu, to rzecz ważna. O! Szwagrowóz! Niebawem film o tym. O tym już było. Jeszcze będzie... Nie, o tym nie. Żartuję. Ajajaj, z wami to są żarty. Pozakreślało mi tu wszystko. W prawo, w lewo. I wszystko sprawne. Nie to co w starej Skodzie od pana Romana. Śpika, piszczy. Pika. Wizualizuję. Asystent pasa. Faktycznie. Łopatki hulają. Kierowniczka jest przecudnej urody. Przecudnej. Powiem wam, jest fantastyczna. Także wiecie, pojeżdżone, popatrzone. 20-calowe opony nie robią jakiegoś wrażenia strasznego nawet na śliskim gruncie, ale... Co ty powiesz? Kutasiczki małe, pierwsze boczkiem ściągane. W ogóle ja mało widziałem rzeczy w życiu, ale fajnie. Siedziska tył grzane, przód grzany, kierownica grzana. Ładne, zgrabne, szybkie, eleganckie, do kościołka można podjechać. I na siłowenkę wszystkiego dobrego dla was, pozdrowienia z kolejnej akcji. Toto kup mi czadorską brykę. Także ojcowie, matki, jak coś to w lipcu, troszkę ponad 100 trzeba mieć. A jest to inwestowane, są faktury. Cześć.